Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 67. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 25 marca. Witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję radnych. Witam również przybyłego pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam pana inspektora Drymucha i witam panią Annę Skolimowską, radcę prawną. Wysoka Rado, informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustęp 1 litera b ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu 24 punkt 2 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, że uczestnicząc w obradach naszej sesji wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ustęp 2 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wyskazu głosowań. W przypadku, gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, takie głosowania odbywają się imiennie. I właśnie chcę poinformować, że mamy tutaj w przypadku kilku radnych problemy techniczne. Ci radni będą głosowali poprzez podniesienie ręki imiennie. Reszta głosuje przy pomocy urządzeń. Jeżeli działają, to tak, reszta poprzez podniesienie ręki. Szanowni państwo, w dzisiejszej sesji pomagać mi będzie pani Grażyna Sawicz, a protokolantem dzisiejszej sesji jest pani Sylwia Staszewska. W tej chwili stwierdzam na podstawie listy obecności, że na sali obecnych jest 13 radnych. Nieobecne są dwie osoby. Jest to pan Narkiewicz Rafał i pani Anna Piszczek. Osoby te kontaktowały się ze mną i poinformowały mnie o przyczynach swojej nieobecności. Przedstawiam teraz państwu porządek obrad. Czy ktoś z państwa ma uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności, te elementy już się odbyły. Przedstawienie porządku obrad w tej chwili następuje. Punkt trzeci duży, przyjęcie protokołu z 66. sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2023. Punkt szósty duży, informacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim w temacie ferie w mieście. I do procedowania, szanowna Rado, mamy dzisiaj 7 uchwał i te uchwały będą wyglądały następujące. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2024-35. Numer dwa, dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2024. W punkcie trzecim informuję Wysoką Radę, że wpłynęła petycja jednego z mieszkańców z Polski w sprawie dokonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania za pomocą technik związanych z kształtowaniem świadomości młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudowane wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne utrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania zaangażowania społecznego. Przepraszam, jest bardzo długa ta nazwa, podtrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie. To jest petycja mieszkańca z Polski, była procedowana w jednej z naszych komisji. Czwarta uchwała będzie dotyczyła zmiany uchwały z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy domowej oraz przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2027. I tutaj mamy trzy uchwały, jedno brzmiące, ale dotyczą różnych spraw.
Uchwała dotyczy udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związanym na stale w granicach administracyjnych miasta Górowo i Ławeckie. Jest to uchwała numer 421. I tutaj mamy kolejną uchwałę, również dotyczy zabytków wpisanego do rejestru zabytków znajdującym się na stale w granicach administracyjnych gminy Górowa i Ławeckie. Jest to uchwała numer 424. I kolejna uchwała, udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na stale w granicach administracyjnych miasta Górowo i Ławeckie. Jest to uchwała numer 423. W dużym punkcie 8 są sprawy różne i punkt 9 zamknięcie obrad. Tak, Wysoka Rado, przedstawia się dzisiejszy porządek obrad. Jest pytanie, kto z Państwa jest za przyjęciem zaproponowanego porządku, zechce zagłosować. Osoby, które potrafią, to głosują przy pomocy urządzeń, reszta poprzez podniesienie ręki. Kto jest za? Grażyna, bądź uprzejma przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób za. Pięć osób za, siedem mamy, czyli 12. Informuję, że porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przyjęcie protokołu z 66. sesji Rady Miasta, jest to punkt trzeci. Informuję Wysoką Radę, że wszystkim Państwu na skrzynki służbowe zostało przesłany protokół z 66. sesji Rady Miasta. Była możliwość zapoznania się. Również dzisiaj jest protokół do wglądu. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytania, uwagi do protokołu z 66. sesji Rady Miasta? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 66. sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Grażyna, policz głosy. 5 głosów za. Dziękuję. Informuję, że protokół został przyjęty jednogłośnie. W punkcie 4 mamy zaplanowane wystąpienie pana burmistrza. Jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie burmistrza miasta Górowo i Ławeckie za okres 28 lutego-25 marca bieżącego roku. W bieżącej kadencji Wysoka Rada podjęła 416 uchwał, z czego zrealizowanych zostało 366, a 50 znajduje się w trakcie realizacji. I tak pokrótce, w tym okresie brałem udział w zebraniach wspólnot prowadzonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który jest, jak państwo wiedzą, spółką miejską. Starałem się zbierać uwagi mieszkańców na bieżąco i będziemy starali się realizować. Nie było ich dużo, zwykle dotyczą spraw pozornie błahych, no ale ja wiem, że dla mieszkańców bardzo ważnych, więc przekazuję je na bieżąco do realizacji, czy to panu Jankowi Sadowskiemu, czy proszę o to pana Edwarda. 14 marca nasz Ośrodek Kultury wraz z współpracownikami zorganizował Jarmark Wielkanocny, który już jest taką tradycją naszego miasta. Myślę, że tak powiem, był sympatyczny. Bardzo dziękuję także wszystkim radnym, którzy wzięli w tym udział, za udział w sprzątaniu naszego miasta. To była inicjatywa i państwa, wiem, i naszych seniorów. I no, jak chcę powiedzieć, że naprawdę spora grupa mieszkańców się zaangażowała w to. Równolegle i przy okazji tej akcji, ale nie tylko, prowadzimy w mieście nowe nasadzenia na skwerach. Widzieliście naprzeciwko, pomiędzy gimnazjum a dawnym gimnazjum a liceum, nowy skwer powstał, ale też pani Katarzyna wraz z pracownikami miasta zrobiła nowe nasadzenia na ulicy Bema. To tak jak rozmawialiśmy kiedyś, w momencie kiedy mamy już poprawione drogi, to będziemy wchodzili też w otaczającą je zieleń. Duża część tych nasadzeń to jest efekt uzyskanych dofinansowań. To są drobne kwoty, no ale zawsze sympatycznie jest, że tak powiem, móc wydać cudze pieniądze. Głównie pozyskujemy te pieniążki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Takie najbardziej widowiskowe to jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej, to miasteczko rowerowe plus zagospodarowanie skwerów, ale także Urząd Marszałkowski daje małe granty i z nich także korzystamy. Złożyliśmy też wniosek o budowę placu zabaw do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj wielki ukłon w stronę przedszkola miejskiego, ponieważ skorzystaliśmy z ich stowarzyszenia, dlatego że na stowarzyszenie
to dofinansowanie jest znacznie wyższe, no ale generalnie w praktyce to będzie realizował samorząd, natomiast no, stowarzyszenie udziela nam, krótko mówiąc, swojej pieczątki, no i formalnie oczywiście ono będzie odpowiedzialne za realizację tej inwestycji. To jest pierwszy z cyklu przynajmniej 3 placów zabaw, które chcemy zbudować, a że jak wiecie, jak mówimy, to działamy, więc to już wniosek o dofinansowanie jest kompletny, złożony i czekamy na rozstrzygnięcie. Miałem przyjemność reprezentować 38 miast Citaslow na kongresie samorządowym ogólnopolskim w Mikołajkach. Brałem tam udział w debacie odnośnie poprawy infrastruktury miejskiej. Jak Państwo się domyślają, skupiłem się na tym, jak ważna jest poprawa infrastruktury drogowej, bo akurat to udało nam się w Górowie w ostatnich paru latach zrobić naprawdę świetnie, zarówno samodzielnie, jak i w porozumieniu z powiatem, jak i w porozumieniu z województwem. Słuchajcie, to uważam, że to, co zrobiliśmy jako miasto Górowo w dziedzinie dróg w ostatnich paru latach, to jest mistrzostwo świata. Spotkałem się tam również z ministrem Jackiem Protasem, który odpowiada za środki europejskie, ale także z posłankami i senatorami, którzy byli obecni. No, samorządowcami to jest oczywiste. Bardzo dobra wiadomość, nasza Ochotnicza Straż Pożarna po raz kolejny, to jest nasza tradycja. Dzięki temu troszkę, że ten krwiobóz stoi przed naszym ratuszem, zajęła pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o ilość krwi pozyskanej w ramach programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. Ale to jest także ogromna zasługa społeczności naszego miasta, dlatego że ten krwiobóz przyjeżdża i w ciągu 2 godzin nie ma już możliwości pobrania krwi, bo jest, wyjeżdża pełen. Tych akcji w ciągu roku robimy kilka i no naprawdę Górowo i Ławeckie jest tu nie do pobicia w skali województwa, jeśli chodzi o krwiodawstwo. I to super. Jesteśmy w trakcie, i teraz jeśli chodzi o miejskie inwestycje, jesteśmy w trakcie prac związanych z rozpoczęciem inwestycji. Mówimy tutaj o inwalidów wojennych Nadbrzeżnej i tych uliczek pobocznych. Tam mamy już wszystkie pozwolenia, więc zakładamy, że na przełomie marca i kwietnia ruszą roboty, ale to zależy troszkę od organizacji pracy w firmie PRD, która wygrała ten przetarg, a Stare Miasto zakładamy, że to będzie już maj, więc to jest jakby rozstrzygnięte. Natomiast pozostałe inwestycje, które mamy zaplanowane na ten i następny rok, czyli ulica Polna Nowa, Lidzbarska, ulica Chopina, parking przy ulicy Zwycięstwa, czyli przebudowa tego placu tam całego, parking przy ulicy Kościuszki razem z drogą dojazdową i ścieżka pieszo-rowerowa przy ulicy Olsztyńskiej. Tu jesteśmy na etapie takim, że właściwie projekty są prawie gotowe. W jednym przypadku już chyba za chwilę będziemy mieli pozwolenie na budowę, a w pozostałych wypadkach to pozwolenie na budowę uzyskamy na pewno w najbliższym czasie. I zgodnie z harmonogramem, który już wielokrotnie przedstawiałem, część tych dróg rozpocznie się w tym roku, a pozostałe niestety, znaczy niestety, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz zrobić, będą kontynuowane w roku 2025. Cóż tu jeszcze, żebym ja czegoś nie pominął z ważnych rzeczy. No i wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację, dofinansowanie do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na bieżący rok o kwotę 432 600 zł. I myślę, że wypada mi poinformować, że spotkałem się z wójtem, z zastępcą wójta gminy wiejskiej w sprawie przedszkola, dlatego że na poziomie gminy wiejskiej problem dzieci w przedszkolu no, jest dosyć duży. W mieście go nie mamy, bo przyjmujemy wszystkie. Myślę, że trzeba będzie wypracować jakąś formę porozumienia, jeżeli gmina chciałaby korzystać nadal z gościnnych murów przedszkola miejskiego. Rozmawiałem z panią skarbnik, że na poziomie pokrywania kosztów pobytu dziecka, no to jest rozwiązane, bo mamy albo finansowane to przez system rządowy, albo po prostu obciążamy stosowną kwotą gminę wiejską, ale istnieją kategorie wydatków, których ustawa nie pozwala nam, którymi nie pozwala nam ustawa się podzielić z gminą wiejską. Na przykład planujemy, jak wiecie dobrze, termomodernizację przedszkola w najbliższym czasie. Tam będzie potrzebny bardzo duży wkład własny i myślę sobie, że o tym będziemy rozmawiali z gminą wiejską, żeby, no jeżeli chcą korzystać, to żeby pomogli nam również dokonać tej inwestycji, która miałaby służyć obydwom samorządom, ale to jakby dyskusję będziemy toczyli po wyborach. No i to tyle, jeśli chodzi o moje sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby pytania do pana burmistrza w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Chorak. Jeżeli chodzi o przedszkola, to mam pytanko takie, czy planowane jest poszerzenie ewentualnie kadry pedagogicznej w związku
ewentualnie z większą ilością dzieci z uwagi na to, że teraz i tak w przedszkolu tych dzieci jest bardzo dużo, te grupy też są bardzo duże, więc jeżeli jeszcze będą dzieci z gminy, więc czy będziemy planować również poszerzenie kadry? Problemem nie jest kadra w naszym przedszkolu tak naprawdę, bo w tej chwili mamy jakby kompletną kadrę w przypadku w tej chwili bodajże 6 grup przedszkolnych, tak dobrze pamiętam, 6 grup przedszkolnych. Problemem jest pojemność budynku, nie? Że właściwie mamy cały budynek wykorzystany. Według informacji, które uzyskałem od pani dyrektor i tutaj sobie zrobiliśmy research na poziomie miasta też, to będziemy mieli wolnych około 40 miejsc w przedszkolu na ten rok, z czego na dzisiaj wiemy, że dzieci z miasta będzie 20 kilka. Więc jakby ta luka, żeby przyjąć dzieci wiejskie, mamy. Natomiast jeśli chodzi o nową kadrę pedagogiczną, to już jest jakby po stronie pani dyrektor. Jeżeli ona zgłasza taką potrzebę, to oczywiście jako organ prowadzący wyrażamy zgodę, bo to wychowanie przedszkolne jest absolutnie bardzo ważną rzeczą. Dziękuję. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę, pan Kamil Komorowski, radny. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Wczoraj było bardzo ładne misterium i chciałbym się zapytać o koszt ewentualny tego misterium, jakie miasto poniosło. Wszystkie koszty, które generują tego typu imprezy, znajdują się w budżecie ośrodka kultury. Trzeba by tutaj zapytać panią Sylwię, która jest chora, bo już była na antybiotyku na samym misterium. Ale generalnie te koszty są bardzo niewielkie, dlatego że w 90% opieramy się na pracy wolontariuszy. Kostiumy uszyło nam Centrum Barka, myśmy zakupili tylko i wyłącznie surowy materiał. Bardzo wiele pracy włożył także nasi seniorzy z Senior Plus. Zaangażowała się młodzież ze szkół. Także z pewnością te koszty były naprawdę małe ze względu na to, że cała społeczność miasta się włączyła i no, wolontariacką pracą pokryła największą część tego przedsięwzięcia, myślę, że pięknego. Dziękuję bardzo. Pan radny Szlejry się zgłasza, bardzo proszę. Panie burmistrze, mam takie pytanie. Oglądałem ostatnio w telewizji Górowskiej, pięknie pan się prezentował. Piękny wizerunek pana. Chciałbym zadać pytanie, czy nie da rady przyspieszyć inwestycji na ulicy Rydzbarskiej? Bo wizerunek miasta od strony właśnie olsztyńskiej jest straszny. A pamiętam, jak pan mówił, że przy inwestycji na ulicy Olsztyńskiej, że zmienia się wizerunek miasta, dbamy o to wszystko i tak dalej. No ten wizerunek miasta tam jest straszny, a jeżeli nie da rady tej inwestycji przyspieszyć, to mam następne pytanie. Czym i w jaki sposób miasto załata te dziury tam, bo tam jest strasznie. Tam jest po prostu bagno od kilku lat. Z tego, co się zorientowałem na rynku miejskim, no, frezonowego asfaltu już nie ma. Na pierwszą część pytania, pan radny sam zatwierdzał harmonogram remontu dróg miejskich, więc jeśli chodzi o termin, no to wydaje mi się, że jest znany realizacji inwestycji, bo uzgadnialiśmy go wspólnie. Natomiast jeśli chodzi o bieżące łatanie, to ja poproszę pana Edwarda, bo on robi tutaj, no, koordynuje te działania. Na pewno ulicę Lizbarską załatamy. Panie Edwardzie, mogę? Pan Edward Rymuch. Szanowni państwo, po prostu tutaj największym problemem jest zawsze pogoda. Dlatego nie jest połatane wszystko. I tak łatamy, jeżeli jest to duża dziura, nawet powiedzmy wymiatamy tą wodę i na zimno asfaltem po prostu łatamy. Tak samo i tutaj w tych przypadkach będzie. Z tego, co patrzyłem na prognozę, wygląda na to, że w tym tygodniu powinniśmy łatać te drogi, no, które powiedzmy jeszcze pozostały, no, niezrobione do połatania, to tam mogę wymienić ich nawet, bo na pewno jest to ulica Chopina, ulica Lidzbarska, ulice tutaj wokół, to tak tylko tymczasowo po prostu będą troszeczkę, że tak powiem, wyremontowane, bo są przewidziane do remontu. Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie inwestycji Polna Nowa i Lidzbarska, bo to jest jako jedna inwestycja, tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie Lidzbarska, czy Nowa Polna, to wykonawca będzie tutaj prawdopodobnie decydował, która, bo przecież to będzie jeden przetarg na przebudowę tych ulic. W tej chwili jesteśmy, no myślę, że na ukończeniu projektu, znaczy nie myślę, wiem nawet, jesteśmy na etapie jeszcze uzgodnień, bo te uzgodnienia, jak wiecie, są zawsze bardzo trudne.
dlatego że firmy typu gazownia, typu czy Polskie Gazownictwo i Energa, no często, gęsto chcą, żeby im w ramach tej inwestycji, nie wiem, na przykład wyremontować lub wymienić, czy to gazociągi, czy to, prawda, kable energetyczne. Akurat jestem teraz w trakcie pisania do Zakładu Energetycznego uzasadnienia, że my przecież nie wchodzimy tak głęboko, żeby powiedzmy te kable trzeba było przekładać. My idziemy po istniejących powiedzmy pasach drogowych, bo no, w niektórych miejscach, jak wiecie, naprawdę są tak wąskie te uliczki, że no, ciężko osiągnąć nawet wymaganą szerokość. Dlatego mówię, to schodzi szczególnie z tymi uzgodnieniami, z wszystkimi firmami, telekomunikacyjna, energetyczna, tak jak powiedziałem, gazownicza. Te firmy po prostu, no niestety, no tutaj decydują, prawda, czy nam pozwolą, czy też nie, bez ingerencji w ich infrastrukturę, po prostu wyremontować te ulice. Tak wygląda i tak się przedstawia sytuacja. Na pewno zechcę w tym roku jeszcze, nie tylko zechcę, na pewno zrobię to, że jeszcze na pewno ogłoszę przetargi na te inwestycje, natomiast wejście przewiduję w przyszłym roku na te inwestycje. Rozumiem, panie Edwardzie, ale kiedy to będzie poładane na tym? Rozumiem, że jak będzie sucho, tak? Od razu. Tak, bo to mi się zdaje, to jest jedna z pilniejszych tak, spraw, które trzeba. O tym zawsze takiej wiemy. Drogi w Górowie już nie I ma, pamiętam. Jak jest Zbarska w locie z ulicy Olsztyńskiej. No jest, Obrońców Pokoju jeszcze, prawda, Ripeckiego i Warmińska też są w bardzo, to jest bardzo chociaż utwardzone, tam już nie ma utwardzenia, nie ma nic. No tutaj też już prawie, że nie ma, ale no, musimy poczekać, po prostu byłem na tej ulicy, widziałem oczywiście, no, w tym tygodniu, prawdopodobnie w tym tygodniu zechcemy po prostu pójść na łatanie, jeżeli tylko pogoda po prostu pozwoli. Dziękuję. Jeszcze, no, ja rozumiem, że się pan burmistrz przejęzyczył tutaj w tym prezentacji siebie, ale mamy ulicę Królewiecką. Tak, tak. Ale rozumiem, że uważnie słuchamy. Dziękuję. Zgłasza się pan Kamil Bachanowicz. Bardzo proszę. Ja tylko w nawiązaniu do odpowiedzi pana Edwarda, czy przy łataniu tych dziur brana jest również ulica Podleśna, ta prowadząca na dęby? Tak, oczywiście, w miarę możliwości również łatamy. Ona jest naprawdę, ja wiem, zdaję sobie sprawę, w złym stanie i to łatanie, powiedzmy w okresie takim, bo łataliśmy i jesienią, i bardzo wczesną wiosną, te duże dziury, jak wiecie, zrobiliśmy tam trochę odprowadzenie tak tej wody z tej ulicy, bo to było takim problemem chyba najważniejszym, więc też jest brana pod uwagę. Oczywiście, że będzie też połatana. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny Szlejer. I rozumiem, że chodnik na ulicy Olsztyńskiej to jest w tym roku. Tak, oczywiście. Ten chodnik jest przewidziany na ten rok do budowy, powiedzmy. Jak będzie, no też nie odpowiem, bo to będzie zależało od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jaka firma wygra i czy wygra, prawda, jak szybko wejdzie z realizacją. Zawsze dajemy no jednak terminy, bo to zbudowanie też wymaga zawsze jakiegoś okresu i to w okresie letnim, prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chyba już wszystkie pytania w tym temacie wystąpienia i w nawiązaniu do wystąpienia pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, przechodzimy do kolejnych punktów naszej dzisiejszej sesji. Kolejnym punktem to jest numer 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2023. Pani Sylwia Rosochacka, dyrektor naszego Domu Kultury, była obecna na naszych komisjach. Przedstawiła bardzo szczegółowo działalność tego ośrodka kultury. Dzisiaj, tak jak wspomniał pan burmistrz, jest nieobecna ze względu na chorobę. I w tym momencie poprosiłem panią Alicję Wierzbowską, Alinę Wierzbowską, o przedstawienie, jak wyglądała ta sprawa. Dzień dobry wszystkim zgromadzonym, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej pani dyrektor szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury. I nie będę czytała po kolei, jakie były realizowane zadania, ale chciałabym tylko powiedzieć, że pomimo zamkniętej największej sali w Ośrodku Kultury, Ośrodek Kultury pracuje
prężnie. Wszystkie zadania, które są realizowane, są skierowane do wszystkich mieszkańców miasta. Wszyscy mogą w nich uczestniczyć, począwszy od dzieci najmłodszych z przedszkola, poprzez młodzież, dorosłych, jak i również seniorów. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że budżet za 2023 rok Ośrodka Kultury zamknął się bez deficytów i nawet mamy na plusie około 600 zł, które zostały przeniesione na kolejny rok. I na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej komisja jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z Ośrodka Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat tej informacji. Czy ktoś z Państwa radnych miałby uwagi do tego? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przyjęcia tej informacji do wiadomości. Pani Sylwia już włączyła naszą maszynę do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem informacji przedstawionej przez tutaj panią Alinę Wierzbowską, a wcześniej jeszcze przez panią Sylwię Rostochacką, zechce zagłosować? Kto z państwa jest za? 5 głosów za. Dziękuję bardzo. Informuję, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim za rok 2023 został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt, 6, jest to informacja również Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim w temacie ferie w mieście. Tutaj również dodam, że pani Sylwia Rosochacka, dyrektor Domu Kultury, uczestniczyła w naszych komisjach. Bardzo szczegółowo również opisała zagadnienie ferie w mieście naszych dzieci. I tu również poproszę panią przewodniczącą komisji, panią radną Alinę Wierzbowską o przybliżenie tego tematu. Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim w ramach akcji Zima w Mieście corocznie organizuje aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście. W bieżącym roku uczestniczyło w tym przedsięwzięciu około 40-50 osób i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci z chęcią angażowały się we wszystkie zadania, które były realizowane w Ośrodku Kultury. Były to między innymi zajęcia plastyczne, gry, które były również realizowane w piwnicach naszego ratusza. Był zimowy plener malarski, zimowy plener malarski dla dzieci ich rodzin oraz różnego rodzaju wyjazdy do różnych ośrodków kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj zajęcia w czasie ferii były bardzo bogate. Cieszyły się, tutaj pani kierownik dodaje, dużym zainteresowaniem. Średnia liczba uczestników biorących udział w tych zajęciach wynosiła 40-50 osób. Jest to dużo. Przechodzimy do dyskusji nad tym, czy ktoś z państwa radnych miałby pytania w tym temacie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do przyjęcia tej informacji do wiadomości. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wiadomości dotyczącej Ośrodka Kultury w temacie ferie w mieście, zechce zagłosować? 5 głosów za. Dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że informacje Ośrodka Kultury. O, już jest, dobrze. Już mamy teraz tu opóźnienie na łączach było. Informujemy, że informacja Ośrodka Kultury o feriach w mieście została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dużego punktu, Szanowna Rado Dużego, 7. Mamy do podjęcia przed sobą aż 7 uchwał. Pierwszą uchwałą do procedowania będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-35 i tradycyjnie poprosimy skarbnika naszego miasta, który trzyma tutaj wszystko w garści, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, o przedstawienie tej wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 553 337 zł, z czego dochody bieżące zwiększono właśnie o taką kwotę, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 088 564 zł, z czego wydatki
wydatki bieżące zwiększono właśnie o tą kwotę, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 2 416 162 zł. W wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 464 773 zł. I po zmianach wynoszą 2 970 162 zł. Natomiast rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Jednakże w całym okresie prognozy ta relacja jest zachowana i ten artykuł jest przez nasze miasto spełniony. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tematyka ta była procedowana na Komisji Finansów i bardzo proszę pana przewodniczącego komisji, pana Łukasza Rochunia, o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Planu Budżetu Handlu i Usług po zapoznaniu się z planami zmiany w wieloletniej prognozie finansowej jednogłośnie pozytywnie opiniuje zmianę w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tą uchwałą. Czy ktoś z państwa radnych miałby uwagi, pytania w tym temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do przegłosowania tej ustawy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie w lata 2024-35 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować? Jeszcze jeden głos mamy. Dziękuję. Informacja została, przepraszam, uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą bardzo ważną jest uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta na rok 2023. Tutaj również poprosimy panią skarbnik, panią Edytę. 24 oczywiście, przepraszam, za rok 2024, panią skarbnik Edytę Jarmoluk o przybliżenie, czego będą dotyczyły te zmiany. Proszę państwa, zmiany po stronie dochodów przedstawiają się następująco. Zwiększamy dochody o kwotę 511 876 zł i dotyczą one na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego nr 30/2024 z dnia 18 marca bieżącego roku dokonano zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 432 600 zł. Po analizie zwiększono również plan po stronie dochodów o kwotę 79 276 zł. W zakresie opłaty za wychowanie przedszkolne są to opłaty wnoszone przez gminy, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, a mieszkają poza terenem naszego miasta. Po stronie wydatków zwiększamy plan o kwotę 47 103 zł. Zwiększenie w dziale oświata i wychowania o kwotę 47 103 dotyczą paragrafu wynagrodzenia osobowego nauczycieli. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonane na podstawie złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne w celu zabezpieczenia planu na wydatki w poszczególnych działach. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu miasta zmienił się i wynosi, tak jak już wspomniałam, 2 416 162 zł. Dziękuję. Dziękuję. Temat ten również był bardzo szczegółowo omawiany na Komisji Finansów Budżetu naszego miasta i poproszę pana przewodniczącego, pana Łukasza Rochunia o przedstawienie stanowiska komisji. Te zmiany również otrzymały pozytywną naszą tutaj opinię, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tym tematem. Czy ktoś z państwa radnych miałby uwagi w tym temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddajemy tą uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2024 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Kto jest za? 5 głosów za. Dziękuję. Informuję szanowną radę, że uchwała została dotycząca zmian budżetu miasta na rok 2024 podjęta jednogłośnie. Tak jak wspominałem wcześniej, do urzędu naszego miasta wpłynęła petycja jednego z mieszkańców z Polski i trafiła ona do naszej komisji skarg, wniosków i petycji.
I bardzo proszę pana przewodniczącego tej komisji, ja tylko jeszcze odczytam tą taką długą nazwę, czego ona dotyczyła. Dotyczyła ta petycja dokonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania za pomocą technik związanych z kształtowaniem świadomości młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudowane wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie. Tak brzmi petycja, która wpłynęła do naszej Rady. Teraz bardzo proszę pana Kamila Bachanowicza, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie stanowiska komisji. Szanowni państwo, ta długa nazwa niestety będzie się pojawiać. W związku ze złożeniem petycji, która wpłynęła do Urzędu Miasta w Górowie Ławeckim w dniu 26 stycznia 2024 roku przez pana Adama Schulza, prezesa zarządu Schulz, spółka akcyjna w sprawie dokonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania za pomocą technik związanych z kształtowaniem świadomości młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymywać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu postanowiła dokonać analizy wniosków wynikających z petycji w dwóch aspektach. Pierwszym, czyli w zakresie dokonania rekonesansu, i to już nie będę się powtarzał, i w tym aspekcie komisja postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia z uwagi na to, że żądania składającego petycję nie mieszczą się w katalogu wynikających z ustawy o petycjach, ponieważ nie zawierają elementu zmiany rzeczywistości. I w drugim aspekcie, czyli zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie, komisja w tym aspekcie postanowiła rozpatrzyć petycję negatywnie z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Miasta w Górowie Ławeckim nie ma możliwości pokrycia kosztów wjazdu osób, które nie są jego pracownikami, oraz kwestia dotycząca działań na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach uregulowana została w kodeksie wyborczym. W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miasta o procedowanie uchwały zgodnie z projektem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Szanownej Rady miałby pytania, uwagi w tym temacie? Nie widzę. Pozwólcie państwo, że odczytam teraz uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie dokonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania za pomocą technik związanych z kształtowaniem świadomości młodych mieszkańców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudowane wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymać w jak największym stopniu oraz zaplanowania szkoleń i audytów w tym zakresie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o petycjach Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym, w zakresie dotyczącym dokonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania za pomocą technik związanych z kształtowaniem świadomości młodych wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych, tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne podtrzymać w jak największym stopniu, petycję pozostawia bez rozpatrzenia. Podpunkt 2. Po rozpatrzeniu petycji w zakresie zaplanowanych szkoleń i audytów postanawia rozpatrzyć petycję negatywnie. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik numer 1. Paragraf 3. O sposobie rozstrzygnięcia petycji przewodniczący Rady Miasta zawiadomi wnoszącego na piśmie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję tą uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za? 5 osób za. Czekamy jeszcze na maszynę naszą. Dziękuję. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do naszej uchwały numer 4. Jest to uchwała dotycząca zmiany uchwały 409/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy oraz ochrony. Przepraszam.
Jeszcze raz odczytam. Z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2027. Temat ten nam przybliżała na naszych komisjach pani kierownik MOPS-u, pani Agnieszka Gorzycka. Dzisiaj sprawy służbowe spowodowały, że nie jest obecna z nami na sesji. Temat ten był omawiany tutaj u pani Aliny. Tak? I bardzo proszę panią przewodniczącą Agnieszkę, przepraszam, Alinę Wierzbowską o przedstawienie tego zagadnienia. Proszę państwa, jest to tylko zmiana nazewnictwa, bo w poprzedniej uchwale było napisane gminny program przeciwdziałania przemocy rodzinnej oraz ochrony ofiar przemocy rodzinnej, a teraz po prostu trzeba zmienić uchwałę, nazwę programu na program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z szanownej rady miałby w tym temacie coś do powiedzenia? Nie widzę. Przechodzimy zatem do przegłosowania. Odczytam teraz tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały 409/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej w latach 2024-2027. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. W uchwale numer 409/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany. Wprowadza się zmianę nazwy programu na Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Górowo i Ławeckie na lata 2024-2027. Użyte w załączniku do niniejszej uchwały w różnej liczbie i przypadku sformułowania przemocy w rodzinie zastępuje się użytymi w odpowiedniej formie i przypadku sformułowaniami przemocy domowej. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za? Czekamy jeszcze. Ja tylko przypomnę, że 5 osób głosuje imiennie, bo jest problem techniczny, ale w tej chwili mamy już 13 głosów, co oznacza, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do 3 uchwał o podobnej treści, ale będą dotyczyły różnych spraw. Jest to uchwała dotycząca udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na stale w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo. I w tej chwili mówimy o programie dotyczącym Cerkwi Prawosławnej i tam chodzi o dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy na remont dachu. Poprosimy tutaj pana Edwarda Dremucha, żeby przybliżył nam tutaj temat odbudowy zabytków, w którym właśnie miasto uczestniczyło i dzięki temu, że miasto złożyło w odpowiednim czasie odpowiednie wnioski, udało się dofinansować 3 inwestycje. I bardzo proszę, panie Edwardzie. Znaczy w ogóle w ramach tej odbudowy zabytków to mamy 4 inwestycje, bo dochodzi jeszcze ratusz. Czyli wymiana również pokrycia dachowego, naprawa pokrycia dachowego. Tak, są jeszcze i cmentarze oczywiście, ale to już trochę w późniejszym może czasie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po prostu na etapie zapytania
ogłoszonego na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jedno dotyczy zapytanie odbudowy, remontu, renowacji organ zabytkowych w Kościele Rzymskokatolickim. I to zapytanie zostało przez tutejszy urząd, że tak nazwę, zrobione, ogłoszone w dniu 15 marca, z tego co pamiętam. Jest też zapytanie złożone już na witraże w cerkwi grekokatolickiej. Tutaj zostało złożone to zapytanie w dniu 20 bodajże marca, o ile dobrze pamiętam. Natomiast trwają jeszcze projekty, uzgodnienia, bo to wymaga naprawdę dużo uzgodnień, wiele uzgodnień z konserwatorem zabytków. Także tutaj te dwa, powiedzmy, te dwie inwestycje już zostały uzgodnione i czekamy na wykonawców. Natomiast trwają prace projektowe na cerkwi prawosławnej, na remont dachu na cerkwi prawosławnej i na naszym ratuszu. Tam również mamy dofinansowania, o ile dobrze pamiętam, 300 bodajże 5 tysięcy na ratusz. Uważam, że to kwota wystarczająca będzie. I na cerkiew mamy 100 tysięcy, bo tyle też, powiedzmy, chcieli, że tak nazwę, takiego dofinansowania parafianie cerkwi prawosławnej. To, co pamiętacie w okresie, nie pamiętam, letnim w każdym razie, księża, prawda, uczestniczyli w tych spotkaniach i to zostało praktycznie, no, tyle, ile chcieli, tyle dostali. No, na cmentarze to nawet nie mówię, bo jeszcze nawet nie zaczęliśmy fazy projektowej, ani nawet uzgodnieniowej też z konserwatorem, więc tutaj troszeczkę będzie później. Nie wiem kiedy, bo jest dużo tych projektów, jak wiecie, dużo inwestycji na tak jeden rok, że tak nazwę, to się skumulowało po prostu akurat w ubiegłym roku, w tym roku i to po prostu musi potrwać troszeczkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że faktycznie latem tamtego roku mieliśmy spotkania z trzema przedstawicielami wspólnot tutaj parafialnych. Osoby te wskazały na potrzeby, jakie są w tych właśnie parafiach. W cerkwi prawosławnej będzie to wymiana pokrycia dachu, w kościele rzymskokatolickim będzie to naprawa zabytkowych organów, a w cerkwi grekokatolickiej będą wymienione okna i zastąpione witrażami. W związku z powyższym pierwsza uchwała będzie dotyczyła dofinansowania cerkwi prawosławnej. Czy ktoś z Wysokiej Rady chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytam teraz tę uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na Stale w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie udostępnienia rządowego programu odbudowy zabytków, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na udzielenie dotacji celowej na rzecz parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Górowie i Ławeckim w wysokości 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu ochrony zabytków pod nazwą Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Górowie i Ławeckim. Paragraf 2.
Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górowo i Ławeckie a Parafią Prawosławną pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Górowie i Ławeckim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za przyjęciem uchwały? 5 osób za. Czekamy na wyniki naszej maszyny. Jeszcze czekamy. I jeszcze jest mało, jeszcze jedna osoba gdzieś tam funkcjonuje. O, już są wszyscy. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, kolejna uchwała, podobna w swojej treści, dotyczy dofinansowania kompleksowej renowacji okien w zabytkowej cerkwi grekokatolickiej. Czy ktoś z Szanownej Rady chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Pozwolę odczytać sobie tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu ochrony zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stale w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały numer Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia rządowego programu odbudowy zabytków, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na udzielenie dotacji celowej na rzecz parafii grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie i Ławeckim w wysokości 388 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu ochrony zabytków pod nazwą Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie i Ławeckim. Paragraf 2. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górowo i Ławeckie a Parafią Grekokatolicką pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie i Ławeckim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki. Dziękuję, mamy już wyniki. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy do podjęcia, Szanowna Rado, już ostatnią uchwałą przewidzianą na dzisiejszą sesję. Jest to uchwała dotycząca prac konserwatorskich zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim. Czy ktoś z Szanownej Rady chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przedstawię teraz tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu ochrony zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu odbudowy zabytków, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na udzielenie dotacji celowej na rzecz parafii rzymskokatolickiej
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim w wysokości 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków pod nazwą Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim. Paragraf 2. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górowo Iławeckie a Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowna Rado, przechodzimy do procedowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Było tak, moje okulary coś tutaj. Tak. Jeszcze czekamy. O, już w tej chwili mamy wyniki. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Myślę, że cieszymy się wszyscy z tych naszych podjętych uchwał. Na pewno cieszą się wspólnoty parafialne w poszczególnych tych wszystkich kościołach. Na pewno te pieniądze się przydadzą i w najbliższym czasie nasze tutaj trzy kościoły będą jeszcze piękniejsze niż dotychczas. To tyle. Jeżeli mówimy o właśnie o naszych uchwałach, przechodzimy teraz do porządku obrad sprawy różne. Szanowni radni, dzisiaj na naszej sesji. Bardzo proszę. Radny Gajdamowicz, bardzo proszę. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, bo tutaj cały czas gdzieś się dopytują samorządy o ten bonus frekwencyjny. Na jakim etapie to jest? Bo wiemy, że na remizy zostało to jakby już przydzielone i czy na tym forum samorządowym gdzieś, które było spotkanie, czy była dyskusja w ogóle i czy możemy liczyć na te pieniądze jako samorządy, prawda? Bo to są dla nas ogromne, no jakby nie było pieniądze i chcielibyśmy na pewno z tego w 100% skorzystać. Chciałem właśnie, panie radny, teraz uruchomić punkt właśnie 8, sprawy różne. I to jest pytanie w tym temacie, bo to nie dotyczy już kościołów niczego. Przechodzimy do tematu sprawy różne. I to jest właśnie pytanie w tym temacie. Bardzo proszę. Tak jest, oczywiście, że pytałem. Jeśli chodzi o premię frekwencyjną, tak zwany milion na remizy, to już się dzieje. Nasze OSP planuje już wydatki. To jest w zapowiedziach dawnej partii rządzącej, to miało być pięknie, że po prostu dostajemy milion, robimy co chcemy. Ostatecznie jeszcze Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że ten program będzie dużo bardziej skomplikowany, dlatego że możemy pół miliona przeznaczyć na remont remizy, a konkretnie na zabiegi związane z termomodernizacją. Tutaj no, w skrócie pieniążki będą szły przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. I tutaj planujemy wymianę źródła ciepła, być może jeszcze jakieś prace. Te wszystkie rzeczy, nad tymi wszystkimi rzeczami pracuje zarząd naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ ta dotacja jest przeznaczona dla OSP. Natomiast drugie pół miliona z Ministerstwa Administracji w skrócie może być przeznaczone na zakup sprzętu. I taka lista została już przygotowana przez naszych strażaków wstępnie. Chciałem o tym powiedzieć później, ale skoro pan radny mnie wywołał do odpowiedzi, to ustaliliśmy, że część tych pieniędzy wydamy w formie podziękowania dla mieszkańców, dlatego że możemy zakupić materiały szkoleniowe i nie tylko związane z ratowaniem życia, a konkretnie z sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zatrzymaniem no serca tak po ludzku, ja nie jestem lekarzem, więc nie będę się mądrzył. To jest coś, co chodziło za mną od lat, ponieważ uczestnicząc w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, pan Bartek Kilmanowicz, który jest jednym z najlepszych fachowców, myślę, że w kraju odnośnie tych kwestii, dał bardzo obrazowy przykład, że na kilkadziesiąt, a być może nawet ponad sto kilkadziesiąt wyjazdów karetki do zatrzymania serca, zawału i te wszystkie inne rzeczy,
jedynie dwie osoby dają się uratować. I te dwie osoby zostały objęte natychmiastową pomocą, tą pierwszą pomocą, szczególnie przy użyciu takiego urządzenia AED, defibrylatora. Pewnie każdy z Państwa wie, co to jest, tak? I w związku z tym, że 500 000 wydać na sprzęt to nie jest tak łatwo, postanowiliśmy w tej formie też podziękować mieszkańcom, bo gdyby nie frekwencja Górowian w ostatnich wyborach parlamentarnych, to tych pieniędzy byśmy nie mieli. I zakupimy 9 defibrylatorów, które rozmieścimy na terenie całego miasta, a nasza Ochotnicza Straż Pożarna zajmie się także przeszkoleniem chętnych mieszkańców. Czyli w każdym punkcie miasta mniej więcej, ja myślę, że minuta, dwie minuty biegiem będzie dostępny defibrylator. Jeżeli kogokolwiek dotknie problem zawału, będzie miał informację, przygotujemy także ulotki dla mieszkańców informujące o rozmieszczeniu tych defibrylatorów. Będzie mógł skorzystać, słuchajcie, jeżeli uratujemy jedno życie, to będzie bezcenne, tak? I teraz wstępna, będziemy to jeszcze konsultowali z mieszkańcami i z Radą Miasta, natomiast no, zakupy będą za kilka miesięcy zapewne zrealizowane. Przewidujemy umieszczenie 3 defibrylatorów w klatkach schodowych bloków, to jest tańsze, dlatego że wtedy one nie muszą mieć systemu podtrzymywania ciepła, bo tam są baterie żelowe i trzeba po prostu je, no, muszą być w cieple po prostu. I ulica Zwycięstwa, Kościuszki, Wojska Polskiego, Bema, tam będą po jednym defibrylatorze, czyli 3, krótko mówiąc. W jednej z klatek na Zwycięstwa, w jednej z klatek, myślę, że na tym rogu, im bliżej Róży Wiatrów, tym lepiej, Kościuszki, Wojska Polskiego i na ulicy Bema już mam zgodę wspólnoty numer 2. Pozostałe defibrylatory umieścimy na naszej infrastrukturze. Największy kłopot mam z osiedlem przy ulicy Mickiewicza, przepraszam, dlatego że tam nie mamy swojej infrastruktury i albo będziemy prosili kogoś, żeby użyczył prąd z gniazdka, z dzwonka, krótko mówiąc, przy płocie, albo być może będziemy rozmawiali z Diną, żeby pozwoliło powiesić defibrylator na budynku. No jakoś rozwiążemy, bo to jest dosyć oddalone od centrum osiedla, a idea jest taka, żeby ten defibrylator był dostępny jak w najkrótszym czasie, bo tu decydują minuty, tak? Kolejny będzie umieszczony na Ośrodku Kultury, na ratuszu, na budynku MOPS-u. Tu rozważamy lokalizację przedszkole, stadion, zakład gospodarki mieszkaniowej, obsłuży tam część Zwycięstwa i Polną Nową. Szkoła podstawowa. To też jakby tam dużo ludzi się przemieszcza i gimnazjum. Te, o których mówiłem, będą na zewnątrz w kapsułach, które podgrzewają, tak? Ja przeczytałem tu o 10, jak ktoś uważnie przeanalizuje moją wypowiedź, a chcemy kupić 9, dlatego że jeden defibrylator już posiadamy, znajduje się w Ośrodku Kultury i to jest kwestia tylko no jakby usytuowania tychże. Dobra, tyle jeśli chodzi o milion na remizy. Jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to myśmy dosyć szybko, natychmiast, jak widzieliśmy, że tą premię dostajemy, pani dyrektor Ośrodka Kultury i kierownik, właściwie już w tej chwili dyrektor naszego MOPS-u, założyły takie koło gospodyń, ale rozporządzenie ministra rolnictwa wskazuje, że to koło gospodyń musiało działać kilka miesięcy wcześniej. Ja rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych w Sejmie, z panem posłem Cichoniem i z kilkoma innymi parlamentarzystami, bo tam jest kwestia dopisania tylko małej gwiazdki i że nie dotyczy to na przykład miast i do załatwienia. Czekam na odpowiedź. Jeśli chodzi o obiekty sportowe, Rafał, panie radny, nikt się nie zająknął. PiS nie zdążył rozdać, to jest obietnica poprzedniego rządu, a ten obecny rząd jakoś tutaj nie... Nie jestem w stanie przewidzieć, czy ostatecznie wywiąże się z obietnicy poprzedniego rządu, czy nie, ale generalnie słowa o tym nie ma, a z przyjemnością byśmy podzielili te kolejne kilkaset tysięcy dla naszych sportowców. No i tam jeszcze obiecany był 1 000 000 na budżet obywatelski, o tym nikt się nie zająknął. Pytałem, tylko że no, pytałem posłów nie z tych opcji, inna opcja rządzi. I myślę sobie, że może być tu kłopot, tak? Że Prawo i Sprawiedliwość nie dowiozło swoich obietnic wyborczych, a mieli czas jeszcze 2 tygodnie przez tego rządu Morawieckiego, nie? Nie zdążyli. Dziękuję. Dziękuję. Z tego, co się doczytałem, to że za budżet obywatelski rzekomo ma odpowiadać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dziękuję. Zgłosił się jako pierwszy pan radny Szlejer. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Jak pan wie i wszyscy wiemy, mamy lokatorów na straży. Tam ciągle im zalewa. Czy z tych pieniędzy nic pan nie wspomniał o remoncie dachu na remizie czy coś? Jak pan to widzi? Czy coś zrobione dla tych lokatorów, których mamy? No niestety mamy i ponoć płacą czynsze, wszystko terminowo. I zna pan ten problem? To nie jest problem teraźniejszy. Czy z tych pieniędzy jest możliwość zainwestowania? O zakresie tego remontu będzie decydował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, tak? Jeżeli uda się, a nie chcę tu rozstrzygać, bo to jakby regulacje związane z tym, co można zrobić w ramach poprawiania termoizolacji. Nie, to nie jest takie oczywiste, że każdy dach można naprawić i wykorzystać premię termomodernizacyjną do tego. To nie chcę odpowiadać, dopiero... Ale wszystko, ja wiem, ale wszystko okej. Okay. Dam przykład, robiliśmy ogromny remont szkoły podstawowej i dach mieliśmy niekwalifikowalny, ponieważ nie powodował z punktu widzenia grantodawcy poprawy termoizolacji. Czyli za dach na szkole podstawowej, ja przypominam, że po prostu zapłaciliśmy sami. Nie? Natomiast dotacja dotyczyła tylko i wyłącznie docieplenia szkoły i tam tych wszystkich budowy przegród cieplnych. Także to nie jest takie oczywiste, natomiast jakby się udało, to super, zresztą to jest nasz dach. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan radny Komorowski, bardzo proszę. Ja mam tutaj kilka, dokładnie 5 pytań do pana Edwarda. Prosiłem już wcześniej pana Edwarda o dołożenie luster tutaj na Armii Krajowej. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie to jest, ponieważ już dawno ta inwestycja się skończyła. Dlaczego też to nie było nawet ujęte w, jak to powiedzieć, w projekcie tej ulicy, ponieważ nawet na drodze 512 takie lustra są, że tak powiem, wstawiane w pole. A tutaj są problemy z dwoma wyjazdami, ograniczony, że tak powiem, widok jest i naprawdę niedługo dojdzie do tragedii. Już nieraz byłem świadkiem, jak mało co nie zdarzyły się dwa samochody. No jest z tym duży problem. To jest jedno pytanie, także proszę też o dołożenie, tutaj też wcześniej wspominałem o barier zabezpieczających nad stawem tutaj naprzeciwko tężni. Tam jest bardzo duży uskok i wiele osób, wiele tutaj mieszkańców zgłaszało mi ten problem, żeby przysłać kogoś, żeby ktoś zobaczył, że tam naprawdę jest problem. Boją się z dziećmi jeździć nad stawem, ponieważ można tam wpaść, może dziecko wpaść rowerem i jest dosyć wysoko tutaj naprzeciwko tężni. Następne nad stawem. Też prosiłem wcześniej o dołożenie kostki brukowej. Miasto miało bardzo dużo tej kostki brukowej. Tutaj rozdawana była, że tak powiem, dookoła. Dołożenie tutaj, gdzie są te maszyny do ćwiczeń lub, nie wiem, przeniesienie tych maszyn do ćwiczeń, bo w tym momencie, tak jak te maszyny stoją tam w tym miejscu, to tam grzęźnie się w błocie. Tam nikt nie może tak naprawdę z tego skorzystać. To tylko niszczeje. I jeszcze jeden taki wniosek mam do pana Edwarda. Tutaj prosiłem pana, jak była wycinka drzew, o usunięcie dwóch gałęzi dosłownie przy bloku ulicy Armii Krajowej 13. Jest duży problem, teraz zaraz zacznie to wszystko kwitnąć. Gałęzie niszczą nam dach i elewację budynku. Dosłownie przechodzi, że tak powiem, pleśń, jakaś grzyb z tych gałęzi kwitnących na naszą elewację. Czy nie można by było tego, to jakoś zdziałać, zrobić to, póki jeszcze nie zakwitło? I dziękuję. Jeśli chodzi o lustra, ja uzgodniłem też ze wspólnotami na zebraniach, gdzie one staną. Te lustra są kupione, to jest kwestia tylko i wyłącznie montażu. I to jest jakby jedna kwestia. Jeśli chodzi o staw garncarski, ja przypominam, że okres trwałości tej inwestycji dopiero się zakończył. Jakiekolwiek zmiany możemy wprowadzać dopiero w tym roku. Dobrze kojarzę, nie? Czy jeszcze nie? W tym roku dopiero możemy cokolwiek zmieniać, dokładać, więc te wszystkie uwagi znamy. Jeśli chodzi o przycinkę drzew, no to kwestia tylko i wyłącznie, a wspólnota zwracała się do nas z prośbą. Ja wolimy na piśmie. Wielokrotnie zwracałem, ja wiem, dzwoniłem do pani też. Tak jest, panie radny, natomiast preferujemy
żeby zwróciła się w sprawie wycinki, przycinania drzew na piśmie do nas wspólnota, bo potem się nagle okazuje, że pół wspólnoty chciało, a drugie pół wspólnoty nie chciało i my tak nie trochę... Nie no, wszyscy chcą, bo to no, niszczy nam dach i elewację. Bardzo prosimy o pismo w tej sprawie i wykonamy oczywiście. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną sprawę mam i chciałbym się zapytać, co się dzieje z tymi toaletami nad stawem w parku, ponieważ one są wiecznie nieczynne, zostały, że tak powiem, spore pieniądze wydane na te toalety, a tak naprawdę nikt z tego nie korzysta. To jest dla miasta, a nie dla ludzi z miasta, a nie mogą z tego korzystać. To oczywiście, że mogą, natomiast w sezonie zimowym no, ponoszenie ogromnych kosztów związanych z ogrzewaniem tych pomieszczeń jest nieuzasadnione. Myślę, że pan radny też by był zbulwersowany, gdybyśmy ogrzewali toalety, z których rzadko kto korzysta. Natomiast w okresie zimowym, czyli w tej chwili, kiedy one są wyłączone z użytkowania, my spuszczamy z nich wodę, bo zostawienie tam wody spowodowałoby katastrofę i konieczność remontu ich. Mamy do dyspozycji w mieście, jeśli chodzi o publiczne toalety, ja pozwolę sobie przypomnieć, generalnie przez cały dzień otwarty stadion, to jest raz, to nie jest daleko. Górowo i Ławeckie to jest malutkie miasto i jak próbujecie skorzystać z publicznej toalety w Elblągu, w Olsztynie, no to naprawdę trzeba kawałek podejść. Stadion jest nieustannie otwarty, ten budynek ogrzewamy, ponosimy i tak koszty związane z jego ogrzewaniem i tam są toalety czynne właściwie przez no, większość dnia i praktycznie codziennie. Drugie takie miejsce, z którego każdy może skorzystać, to jest nasz ośrodek kultury, który też generalnie jest otwarty dosyć długo i tu mówimy o osobach, które na przykład korzystają z przystanku na dworcu autobusowym. Trzecie miejsce, gdzie toaleta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców, to jest nasz Urząd Miasta i ta toaleta jest otwarta oczywiście w godzinach pracy naszego samorządu, więc myślę sobie, że w okresie zimowym zabezpieczamy potrzeby, że tak powiem, w tym względzie. Natomiast w okresie wiosenno-letnio-jesiennym te toalety są generalnie czynne cały czas, poza okresami, kiedy następuje ich dewastacja i musimy je naprawiać. Czyli jakby mamy to przemyślane, na każdej toalecie powinna być, chyba że ktoś zerwał, informacja, gdzie są najbliższe toalety dostępne i to są odległości w setkach metrów, a nie kilometrach, więc generalnie myślę sobie, że każdy sobie, że tak powiem, z nagłą potrzebą poradzi i będzie wiedział, w którym miejscu miasta znajdzie otwartą toaletę publiczną. No bo naprawdę, na mieszkańca to przypuszczam, że mamy rekord świata, jeśli chodzi o ilość dostępnych toalet publicznych, natomiast tak jak mówię, ta w parku miejskim i ta nad stawem, no nie chcemy ponosić ogromnych kosztów elektrycznego ogrzewania, bo tam jest elektryczne ogrzewanie, słuchajcie. Jakbyśmy zostawili ją włączoną na zimę, to obawiam się, że rachunek za prąd, pani skarbnik, wyrwałby was z butów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Antochów była pierwsza. Ja bym chciała wrócić do tematu skwerku obok zespołu szkół, gdzie nagminnie młodzież pali papierosy. Ja wiem, że to jest ciężki temat. Tutaj z panem policjantem rozmawialiśmy. Taki pomysł mi wpadł do głowy, może w porozumieniu z panią dyrektor. Miasto by zakupiło i zamontowało tak bardziej w głębi może jakieś takie śmietniki, które będą powodowały to, że ta młodzież będzie mogła te papieroski sobie gasić. No nie będziemy ich ścigać i mandatami karać, bo to nie o to tutaj chodzi, tak? Ale chodzi o to, żeby jakoś to estetycznie wyglądało, bo naprawdę wygląda to niefajnie. Jest to przy drodze, naprzeciwko mamy szkołę podstawową, gdzie są dzieciaki i na to wszystko patrzą. Więc myślę sobie, że to nie byłby głupi pomysł, a nakład niewielki, więc bardzo bym prosiła, żeby ten problem w jakiś sposób rozwiązać, żeby te niedopałki tam nie leżały przy chodniku. Myślę, że w głębi tego skwerku byłoby to i intymniej, także tak powiem, nie przeszkadzałoby to mieszkańcom. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Alina Wierzbowska się zgłasza. Panie burmistrzu, ja mam do pana takie pytanie. Jest wiosna, przyjdzie lato, rozpoczęły się już mecze na naszym stadionie Górowskim, pięknym obiekcie. I chodzi mi teraz o taką kwestię porządku na nim. Na stadionie i oczywiście Orliku. Czy jak to będzie rozwiązane? W tamtym roku mieliśmy oddelegowaną osobę, która pilnowała tego porządku, zajmowała się jakimiś drobnymi sprawami, takimi gospodarczymi. Czy w tym roku też możemy liczyć na taką osobę, bo uważam, że powinna tam być osoba, która się
tylko i wyłącznie zajmie tymi obiektami. Dlatego, że no, teraz po okresie zimowej zostało to uprzątnięte przez Ośrodek Kultury, gdzie nie ukrywała pani dyrektor, że był naprawdę spory bałagan. No i taka osoba, która by tam była praktycznie, no nie mówię, że codziennie, ale chociaż za 2-3 dni w tygodniu na kilka godzin, żeby uprzątnąć to, a szczególnie po meczach czy jakichś rozgrywkach. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o osobę do utrzymania porządku, to jakby generalnie pomaga nam tu Ośrodek Kultury, który administruje tymi obiektami bezpośrednio. Natomiast plan jest taki, że wydelegujemy w jakimś ograniczonym czasie, tak, powiedzmy na 2 dni kogoś z naszych prac interwencyjnych, tu ustalimy z klubem osobę, która miałaby tam pracować. Tylko dajcie nam połatać wszystko i posprzątać po zimie i na pewno taka osoba będzie pomagała. Jeśli chodzi o dostępność orlików, bo wiem, że ludzie o to pytają, stadion, tak jak wiecie, jest otwarty praktycznie cały dzień, każdego dnia tygodnia. Jeśli chodzi o orlika, na orliku przy ulicy Sikorskiego będzie funkcjonował tak jak dotychczas animator, także grupy niezorganizowane będą mogły przyjść, pojedyncze dzieci korzystać z tego orlika w godzinach jego pracy, a grupy zorganizowane, jeżeli chciałyby korzystać z orlika, proszone są o kontakt z panią dyrektor Sylwią Rosochacką, dostaną klucz, bo ja potrzebuję jednak, żeby ktoś był odpowiedzialny, tak? To nie może być tak, że to jest po prostu otwarte i każdy wchodzi, kto chce, no bo potem musimy sprzątać śmieci, a jak jest animator albo osoba odpowiedzialna za grupę, no to jednak no możemy wymagać, żeby ten porządek został także utrzymany. Jeśli chodzi o orlika przy ulicy Szkolnej, to bez zmian on pozostaje w dyspozycji Akademii Kresowi. Panie radny, wykorzystacie praktycznie całe popołudnia z tego orlika, nie? No to jakby w godzinach pracy szkoły i zajęć pozalekcyjnych, bo jako miasto, jak Państwo wiedzą, dofinansowujemy sporo zajęć pozalekcyjnych, jeśli chodzi o zajęcia kultury fizycznej, a w pozostałym czasie ten orlik jest oddany do dyspozycji Akademii i jakby tutaj Akademia sobie radzi chyba, tak? Dobrze, dobrze myślę, bo nie zgłaszano mi, że mamy sprzątać, więc no bardzo dziękuję. Na bieżąco. Dobra. Na bieżąco też sprzątamy przed treningiem, czy po treningu razem z dziećmi i staramy się dbać o to, żeby tam był porządek. Także tylko bym prosił, żeby ten parking uprzątnął. Dobra, zapisane. Pan Edward zapisuje, widzę. Za chwilę, mam nadzieję, też przystąpimy do utrzymania naszej murawy na stadionie, czyli jak zawsze będziemy zlecali to firmie zewnętrznej, która profesjonalnie się tym zajmuje. I wiemy o tym, że mamy. No już nasz stadion ma ponad 10 lat, za chwilę będzie miał i mamy do wymiany sporo zraszaczy, jeśli chodzi o murawę, no ale u nas klimat jest trochę bezwzględny dla tego typu infrastruktury, tak? Ciepło, zimno i to się niszczy, więc to będziemy musieli wykonać. To też lojalnie uprzedzamy radnych, parę złotych będzie kosztowała wymiana tych zraszaczy, bo jedna sztuka, panie Edwardzie? W granicach 2000 jeden zraszacz kosztuje, nie? No ale po 10 latach no, nie ma wyjścia, trzeba to poprawić. To chyba udzieliłem pewnej odpowiedzi. Tu jeszcze zgłasza się pani Alina Wierzbowska. Dziękuję pani burmistrzu, a ja jeszcze taki krótki apel do naszych mieszkańców. Korzystając z ośrodków wypoczynku, czyli z naszego stadionu Orlików, bardzo proszę o zachowanie czystości. Zabierajcie ze sobą wszystkie butelki, puszki, chociaż o tych butelkach takich z zawartością alkoholową to nie powinno mieć miejsca na naszym stadionie i bardzo proszę, żeby jeżeli ktoś już takie butelki wniesie, zabierać ze sobą lub wrzucić do kosza, żeby to nie zostawało na trybunach, poza siatkami, bo koło Orlika też tam właśnie jest nieprzyjemnie przejść. Dlatego proszę bardzo o zostawianie po sobie czystych miejsc i na trybunach czy Orliku. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę tylko, że pani Alina jest przedszkolanką i często tam chodzi właśnie z grupą dzieci i to wszystko obserwuje, dlatego tutaj no, apel jest jak najbardziej właściwy. Pani Grażyna Sawicz tutaj się zgłasza. Bardzo proszę, oddaję mikrofon.
Ja z prośbą od mieszkańców dzierżawiących działki tam za dworcem, tam im od lat zalewa i oni mają wielką prośbę, żeby ten problem rozwiązać, bo to no, utrudnia, nie mogą tam wejść po prostu. Czy jest to jakieś możliwe, bo oni zgłaszają to od kilku lat i bardzo, bardzo proszą o rozwiązanie tego problemu. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest taka, że no, już prosiłam o porządek i takie bezpieczeństwo dojścia dla dzieci przy jarmarku naszym, bo teraz wiadomo, że tego placu ubyło, więc żeby to wszystko rozwiązać, żeby było bezpiecznie, szczególnie z myślą o tych małych dzieciach idących tam z osiedla. A druga kwestia, no zbliża się teraz wiosna i ci państwo, którzy tam no, będą na targach no, mieć te zielone wszystkie rośliny, czy oni mają miejsce na placu targowym, żeby się rozstawić? Czy tam im wystarczy miejsca? Jeżeli nie, czy jest jakiś pomysł na to? Jeśli chodzi o zastawianie, to byłem w czwartek, no nie był chodnik zastawiony, jeżeli chodzi o parkowanie przez samochody lub przez osoby sprzedające. Chodnik był naprawdę tutaj udostępniony, nic tam nie zagrażało. Ale oczywiście będziemy zwracali na to uwagę. Natomiast jeśli chodzi o targowisko ogólnie całe, bo mamy to wygrodzone i również handluje część ludzi na placu poza targowiskiem przy w tej chwili Dino. Jak wiemy, ono jeszcze nie jest, że tak powiem, infrastruktura drogowa nie jest zakończona. Oczywiście tam zostawiliśmy wjazd, czyli służebność polegającą na dojściu, na dojeździe do placu targowego od strony Dino. Czyli jak będzie ten wjazd już wykonany, bo na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze wykonany, z tego co widziałem, to ta infrastruktura drogowa się buduje, jest jeszcze w trakcie, to będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, wszyscy przyjeżdżający na targowisko z tego ogólnego wjazdu do Dino. Dlatego on taki troszeczkę szerszy będzie, przebudowany i po prostu wyłożony z kostki polbrukowej. Również tam poza, od strony targowiska miało być utwardzone, nie wiem, na dzień dzisiejszy nie odpowiem, czy coś się nie zmieniło, bo nie my jesteśmy inwestorem, ale z tych projektów, które były dla mnie dostępne, wynikało, że ma być taka droga pięciometrowa, stanowiąca tą służebność, utwardzona, więc będzie dostępny praktycznie plac, powiedziałbym, w wymiarach takich, jakich kiedyś tam korzystali sprzedający czy kupujący. Natomiast no, oczywiście mamy na uwadze tam jeszcze, no, jest taka możliwość, no, nie będę tutaj w tej chwili mówił, ale no, utwardzenia placu jeszcze trochę większego. A na temat działań dzierżawionych? Znany jest nam temat i to oczywiście nie od dzisiaj. To wymaga przebudowy praktycznie całego odwodnienia. Tam trudno jest powiedzieć, bo to było, nie mamy tego ani na mapach nigdzie zaznaczonych. Tak na czuja tam próbujemy, jak woda zejdzie, bo w tej chwili przecież nikt tam nie wejdzie, żeby to chociażby przeczyścić tą kanalizację deszczową. Próbujemy tam czasami odkopywać gdzieś kawałek i jakoś tam przepchamy i znowu jakiś tam rok przetrwamy. My mamy tak dużo tych działek, że no one nie musiałyby być dzierżawione przez tych, czy użytkowane przez tych, którzy tam użytkują i którym zalewa. No ale ludzie się przyzwyczaili, powiedzmy akurat do tego miejsca, my nie wnikamy, próbujemy pomóc na ile jest to możliwe. Natomiast to co mówię, tam jest taka studnia niegłęboka, powiedzmy kanalizacji deszczowej, tam wpływa i odpływa ta woda. Jeżeli tam się gdzieś przytka albo na ciągu od tej studni do torowiska, bo to tutaj w stronę torowiska idzie, więc no nie mamy możliwości, powiedzmy, bo nie wiemy co jest zapchane i od innej strony dostać się do oczyszczenia tej kanalizacji deszczowej. Ale po prostu po zejściu wody na pewno to znowu tam podejmiemy próbę przeczyszczenia co najmniej. Tu jeszcze zgłasza się pan radny Szlejer, bardzo proszę. Panie burmistrzu, nie po raz pierwszy pada pytanie o koszty tam czegoś. Tu ostatnio na sesji Łukianowicz pytał o koszta wydania książeczek tych reklamowych. Teraz radny Kamil zadał pytanie o koszta tego. Tutaj w międzyczasie już SMS-y przychodzą o koszta wynajęcia na Misterium Męki Pańskiej, Legionów i tak dalej. No, moim zdaniem trzeba by było albo zapraszać tu panią
dyrektorem DEK-u, bo tak jakoś tak jest to omijany temat. A jak nie, to na następną sesję po prostu. Większość, jeśli ktoś się pyta, nie jest to tajemnicą, to raczej to, żeby było do wglądu jasne, bo tak ktoś zadaje pytanie i to zostaje bez odpowiedzi. Jasne, to nie pewnie, moje, to proszę iść tam, nie, pewnie, żeby to że na nie, sesję przygotować. Panie radny, pewnie, że nie jest to tajemnicą. Jesteście zarówno pan Kamil, jak już jest, pan Kamil jest 5 lat radnym, pan jest radnym już ileś kadencji, więc jeżeli chcemy uzyskać odpowiedź, to dobrze jest skierować takie pytanie i poprosić o udzielenie, czy poprosić panią dyrektor, była na komisjach przecież, prawda? Więc starczyło zapytać ją na komisjach, takie pytanie padło? Ja nie byłem na tej komisji, wydaje mi się. W ogóle nie istnieje. Słuchajcie, to są finanse publiczne. Wszystkie pieniądze, które są wydatkowane przez miasto, podlegają kontroli komisji rewizyjnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w tym roku mamy pierwszy raz audytora ze względu na to, że nasz budżet osiągnął taki poziom, że ustawowy obowiązek mamy audytu naszych wydatków, więc żaden wydatek się nie schowa. Jeżeli radni są zainteresowani, to czy to jest wydatek, który ponosi Urząd Miasta, czy to jest wydatek, który ponosi Ośrodek Kultury, jest jawny, więc na najbliższą komisję poproszę panią dyrektor Ośrodka Kultury, żeby przedłożyła wam taką informację. Nie jest to w ogóle żaden kłopot. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie do pana burmistrza. Proszę. Panie burmistrzu, nie chcę się tłumaczyć, nie ja to wymyśliłem, ale jest pytanie od mieszkańców. Czy to jest w porządku, że pracownicy Urzędu Miasta w czasie pracy stawiają stelaże pod reklamę z pana wizerunkiem? To ogląda ten jak ty tak wyborca z pewnością i prosił mi o zadanie takiego pytania. Dwarcie. Jest to nieprawda. Ja tego tak? Mówię. Panie radny, jest to nieprawda, powtarza pan nieprawdę. Rozumiem. Żaden z pracowników Urzędu Miasta nigdy niczego takiego nie robił, bo po prostu ja bym na to nie pozwolił. Rozumiem, jeżeli tak jest, nie ma sprawy. Mam następne pytanie. Koło gimnazjum stoi tablica, że będzie zrobione tam z Citaslo w środku, tak? Zgadza się? No i też ten, powiedzmy, wyborca zadaje pytanie. Zawsze takie tablice były stawiane po inwestycji, że wykonano ze środków unijnych i tak dalej. A tak nagle się ta tablica pojawiła. Jak pan to tu wytłumaczy? Tutaj realizujemy obowiązek promowania ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Citaslow i dlatego macie takie tablice na inwestycjach, które już zostały zrealizowane, a jednocześnie jesteśmy w tej chwili na etapie wdrażania kolejnej strategii miast Citaslow pod nazwą Nieba dobrego życia bez czystego powietrza. I szczerze mówiąc, dobrze jest mieszkańcom pokazywać, jakie korzyści mają z przynależności do tego stowarzyszenia, bo no w tym wypadku będziemy mieli w trybie praktycznie bezkonkursowym dwie ogromne dotacje na dwa bardzo ważne budynki, więc jeżeli mieszkaniec pyta dlaczego, no właśnie dokładnie po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, jakie środki pozyskujemy. Tu Wysoka Rada, że tak powiem, uchwałą zatwierdziła nam przynależność tego stowarzyszenia. Ustalaliśmy także, nie wiem czy pamiętacie, na co będziemy chcieli środki z Citaslow na nową perspektywę europejską. No i Wysoka Rada zatwierdziła te dwie inwestycje i myślę sobie, że fakt, że o tym informujemy mieszkańców, to dobrze i to też, że tak powiem, z korzyścią dla Wysokiej Rady, no bo to wasza decyzja zasadniczo była. I ostatnie pytanie moje, czy jest możliwość powiadomienia kolei o posprzątaniu właśnie ich terenu? Może pan Edward by... Żeby po prostu posprzątać tą rampę, no. Wiemy wszyscy, o co chodzi. Nie tylko rampę, myślę, że cały teren, no, tak? Nie tylko tak, radny ma. Oczywiście, to się z tym wiąże. To znaczy ja dzwonię każdego roku do oddziału w Olsztynie. Dzwoniłem przynajmniej. Oni no, raz w roku próbują posprzątać. No, to jest troszeczkę mało, troszeczkę nie wychodzi w tej chwili. No, nie bardzo jest nawet z kim rozmawiać, przyznam się państwu, bo tam czasami mamy kontakt z PKP, oddział w Olsztynie, oni znowu tam muszą mieć zgodę Gdańska i tak dalej i zwalają jedni na drugich, tamci znowu Warszawę, ale no oczywiście zadzwonię, przekażę, że już czas, żeby posprzątać. Andrzej, i naprawdę jeszcze ostatnie pytanie. Już proszę już do brzegu, proszę panie radny, bo to już... Bardzo fajna i szlachetna akcja była, sprzątanie tutaj przez urzędników ratusza i tak dalej. Tylko chciałem wrócić 2 lata wstecz, kiedyś zaproponowałem takie coś, oczywiście oświadczając, że to nie mój pomysł, wzorem Bartoszy, że ja to wymyśliłem i tak dalej. No spotkało się to z wielką nieaprobatą. Wręcz zostałem zrugany tutaj za takie akcje, że robię politykę. A ta ostatnia akcja to miała charakter polityczny, czy taki
normalny. Jeżeli panie radny, przewodniczący, mogę... Z Bogiem, ja wiem, że radny, że burmistrz jest zawsze odpowiedzialny za całe zło. No nie wiem, czy to zło. Ja inicjatywa nie mówię, że to oddolna. Jestem jak najbardziej za tym, żeby sprzątać. Żeby inicjatywa oddolna zaprosił nas Senior Plus wraz z grupą radnych. No ja nie miałem wyjścia, ubrałem się na roboczo, wziąłem sekator, wyciąłem cały ten krąg róż. Dziewczyny z ratusza zrobiły nowe nasadzenia. Wiem, że radni, którzy wzięli udział i głównie seniorzy, ale nie tylko, bo trochę młodzieży było w różnych miejscach miasta, posprzątali. Wiecie, to jakby trudno mi się tłumaczyć za ten pomysł. No, znaczy, uważasz, ja nie dyskutuję, no. Ja nie dyskutuję, po prostu taki prikaz był, poszedłem z sekatorem, już mi się ręce zagoiły. W tym temacie tutaj zgłasza się pan radny Chorak. Bardzo znaczy, no proszę. Nie w tym temacie, tylko chciałbym poprosić radnych z uwagi na to, że wszyscy widzą, że mamy dzisiaj dwóch mieszkańców na sesji. Prowadzimy tutaj debatę na temat kampanii wyborczej, nie wiem, czy pana burmistrza, czy kogokolwiek innego. Natomiast czas naszych mieszkańców jest bardzo cenny. Na temat kampanii możemy porozmawiać również w sprawach różnych, ale na początku może głos dajmy naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj, żeby zakończyć, pan radny Łukasz Rochuń się zgłasza. Już myślę, że tematy wszystkie są wyczerpane. Odnośnie sprzątania zauważyłem, że można, że jeździ po Górowi taka maszyna zamiatająca, jakby skierować też ją na ulicę naszą tutaj Polną i Nową, tam zalegający piasek po zimie, żeby nie został skierowany przez deszcz do studzienek, żeby to tak pozamiatać z grubsza chociaż. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że sprawy wszystkie różne zostały tutaj już omówione. Faktem jest, że na dzisiejszej sesji mamy tutaj dwóch mieszkańców. Informuję Państwa, że 21 marca bieżącego roku zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców z pisemną prośbą o możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jest dzisiaj obecny na sali. Mieszkaniec złożył wniosek, jednakże sprawy poruszone w piśmie nie dotyczą bezpośrednio tematyki poruszanej w poszczególnych punktach naszego porządku dzisiejszej sesji. W związku z powyższym pana wniosek nie będzie zatem procedowany na dzisiejszej sesji Rady Miasta, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prośby, wnioski i petycje mieszkańców są rozpatrywane w ramach pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na które mieszkaniec może być zaproszony jako osoba zainteresowana. Wyżej wymieniona komisja po rozpatrzeniu pana sprawy przedstawi projekt uchwały i podda go pod głosowanie Radzie Miasta na kolejnej sesji Rady Miasta. Nadmieniam, że w paragrafie 21 punkt 10 Regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie określa się, że w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady. Po zapoznaniu się z treścią pana pisma stwierdzam, że wyjątkowy przypadek nie zachodzi i dlatego sprawa zostaje skierowana do dalszego procedowania na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz do Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To jest trochę taka okazja, bo to jest ostatnia sesja. No się przedostatnia, bo myślę sobie, że będziemy jeszcze zbierali się w starym składzie Rady w kwietniu, bo mamy tych inwestycji tak dużo, że z pewnością taka potrzeba pewnie zajdzie ze względu na działania związane z ogłaszaniem przetargów czy finansów miasta. Natomiast ja myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby podziękować wam za te 5,5 roku naprawdę ciężkiej i trudnej pracy, dlatego że udało nam się dokonać naprawdę bardzo wielu, bardzo fajnych rzeczy. I teraz, jak pozwolicie mi, usiądę, bo tego jest trochę. Potrzymam was, dobra? Bo naprawdę są rzeczy, o których ja sam zapomniałem, że zrobiliśmy, bo to była najdłuższa historia, najdłuższa. Czy mógłby pan przewodniczący przeczytać moje pytania? Dlaczego oni zasługują na dzisiejszą odpłatę? Dla mieszkańców wyjaśnić. Bo to chodzi głównie o mieszkańców, nie pan. Zgadza się. Tak, pan radny zgłosił tą sprawę 2 dni temu. Pismo również będzie przesłane do wiadomości naszych radnych. Są tutaj 3 pytania i te pytania będą... Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale my naprawdę udzielone. Nie wiemy, o co wchodzi. Dobrze, już odpowiadam. Pan mieszkaniec...
Pozwólcie państwo, że zacytuję te trzy pytania. Pan zgłosił się z prośbą o zajęcie się sprawami nieprawidłowości, jego zdaniem, finansowych w OSP, braku oświetlenia na ulicy Kajki, braku możliwości dofinansowania budowy szamba pana mieszkańca i to są te trzy sprawy. Rozumiem. I to są te trzy pytania, które zostały tutaj zadane. Te sprawy będą procedowane. My nie zamykamy tematu tego wszystkiego. Na te tematy będzie procedowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, również Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na które będzie pan zaproszony. I ten temat... Na samym początku, mój czas jest dla mnie bardzo dobrze, żebym się dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także państwo radni otrzymacie to pismo. To pismo było złożone w czwartek. Mieliśmy piątek, dzisiaj jest poniedziałek, więc nie było możliwości przesłania. Tematy poruszone przez pana mieszkańca nie są sprawami pilnymi. To są zwykłe sprawy, które funkcjonują tutaj w naszym mieście i będą procedowane w ramach naszych komisji. Temat nie jest ucięty, będzie procedowany. Ten temat wróci na kolejnych naszych komisjach naszej Rady Miasta. Dziękuję. Tutaj panowie... jeżeli mogę, panie przewodniczący, dobrze, pan radny Chorak. W dalszym ciągu będę stał jednak przy stanowisku, że jeżeli mieszkańcy pojawiają się na sesji, ten temat był wcześniej, nie, że tak jak było ostatnio, że jeden z panów wszedł w trakcie sesji, warto by było wspomnieć im raczej to na początku, wymagałaby forma grzecznościowa, żeby naprawdę ktoś nie marnował swojego może wolnego czasu, bądź kwestia czasu dobrze. Służbowego, żeby siedzieć na sesji, oczekiwać ewentualnie na zabranie głosu, no i ten głos niestety nie został udzielony, ale no prośba taka, żeby... Ale panie przewodniczący, jeżeli mamy swoje stanowisko w tej sprawie, tak jak tutaj zostało określone, no to moim zdaniem wypada, żeby to stanowisko było już określone dla mieszkańców na początku sesji. Rozumiem, przyjmujemy do wiadomości. Sprawy różne mamy zawsze na końcu naszej wszystkiego. Tutaj pan radny Gajdamowicz poruszył ten temat i ten temat ruszył, jak gdyby te sprawy różne. Już nie chciałem państwu przerywać, żeby po prostu wypowiedzieć się w tym temacie. Mamy na dzisiaj na sali jeszcze pan radny Łukianowicz. Bardzo proszę. Zgadzam się tutaj z panem radnym Maciejem, że takie sprawy też powinniśmy na początku sesji załatwić, żeby po prostu mieszkaniec no nie tracił czasu, jeżeli mamy zamiar nie dopuścić go do głosu. Ale wydaje mi się, że do tej pory, jeżeli pojawiali się mieszkańcy i zgłaszali, w jakiej sprawie konkretnie chcą wystąpić, nigdy nie było problemu i dopuszczaliśmy do głosu, oczywiście poprzez głosowanie, tak jak pan tutaj przeczytał. Dlatego trochę jestem zbulwersowany, że teraz nie dopuszczamy, bo wybory, bo coś, bo może ktoś będzie chciał, nie wiem, coś powiedzieć złego. Nie powinniśmy na to patrzeć, jeżeli jest mieszkaniec, chce coś powiedzieć, trzeba było to podać pod głosowanie po prostu i zakończyć tą sprawę, a nie po prostu mieszkaniec czas traci, siedzi na sesji, a my teraz jeszcze na koniec raz powtarzam, te tematy będą procedowane. Jakoś do tej pory, jak byli mieszkańcy wcześniej, to nie było takich procedur i dopuszczaliśmy do głosu, było wszystko w porządku. A dziś są procedury jakieś zupełnie inne. Dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze w ten sposób, że to jest drugi przypadek, kiedy są mieszkańcy na naszej sesji, ale mamy tutaj panią radcą prawną i bardzo proszę o zabranie. Panie przewodniczący, jeżeli można, jeżeli wiedzieliśmy, że jest złożony wniosek i że jakaś zapadła decyzja, że nie są sprawy ważne, to trzeba było poinformować mieszkańca od razu i sprawa myślę, że byłaby załatwiona, bo tak naprawdę to nie jest sprawa załatwiona i rzeczywiście mieszkaniec musiał tyle czasu tutaj spędzić po to, żeby wysłuchać, że jednak jego sprawa nie będzie procedowana. Także no naprawdę to uważam, że no, można było to załatwić o wiele bardziej pozytywnie. No i nie mieliśmy wszystkich mieszkańców jednomiarką, bo ja nie jestem za tym, dwa słowa jeszcze, żeby ktoś tu przyszedł na sesję, obrażał w jakiś wulgarny sposób pana burmistrza czy któregoś z pracowników tego. Jestem daleki od tego, ale jeżeli ktoś przychodzi i zachowuje się kulturalnie, no też tego nie rozumiem, powiem szczerze. I jeszcze raz zaznaczam, nie jestem zwolennikiem, żeby ktoś tu kogoś obrazał. Broń Boże pana burmistrza i... Ja jeszcze raz powtarzam, państwo nie zrozumieliśmy cię. Te sprawy nie zostały zamiecione pod dywan, będą procedowane zgodnie z procedurą zgodnie z ustawą. Panie przewodniczący, my rozumiemy, ale chodzi o to, że mieszkaniec musiał czekać. O to chodzi, że można było to wcześniej poinformować w ten sposób. Bardzo proszę panią radcę prawną.
Generalnie początek sesji nie jest miejscem, w którym powinno się rozpatrywać wnioski mieszkańców. Od tego są wystąpienia różne, czy też wolne wnioski, w których przewodniczący jako osoba prowadząca obrady ma obowiązek wskazać, jakie wpłynęły pisma, co nie znaczy oczywiście, że takie pismo będzie rozpatrywane na bieżącej sesji. To jest ta kwestia przekazania według właściwości pisma do odpowiedniej komisji w pierwszej kolejności. Poza tym sama kwestia przekazywania głosu to leży po stronie pana przewodniczącego jako osoby zarządzającej, mówiąc w cudzysłowie, obradami. W związku z tym w mojej ocenie z punktu widzenia przepisów prawa taka procedura była tutaj jak najbardziej prawidłowa. Oczywiście tutaj mówimy o czasie, natomiast mieszkaniec jako osoba składająca pismo powinna robić to zgodnie z procedurą i taka procedura została tutaj zachowana, czyli pismo wskazano w wystąpieniach różnych. Dziękuję. Pan radny Chorak. Ja, żeby nie przedłużając, chciałbym tylko wyjaśnić pewną rzecz, którą pewno panowie radni, którzy również zabierali głos, nikt nie ma tutaj zarzutów co do formalnej drogi tego wniosku, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, będą to skierowane te wnioski na komisję, będą rozpatrywane na komisji, no ale z uwagi na grzeczność, choćby nawet wobec mieszkańców i tak jak wcześniej powiedziałem, docenienie ich czasu, który poświęcili tutaj, żeby siedzieć na komisji i czekać na zabranie głosu, wypadałoby poinformować ich o tym, że te wnioski będą rozpatrywane na komisjach w innym czasie niż podczas dzisiejszej sesji. I tyle. Tu nie chodziło o nich. Ja nie mam zarzutów co do kwestii formalnej drogi tych wniosków, które były kierowane. Dziękuję. Pan radny Łukjanowicz. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do pani radcy tutaj. Czy to byłoby nieprawnie, gdyby pan przewodniczący poddał pod głosowanie możliwość wystąpienia mieszkańca? Czy to byłoby niezgodne z prawem? Wniosek z tego, co wy państwo mówicie, wpłynął 2 dni temu, tak? W związku z tym powinien być skierowany na odpowiednią komisję w pierwszej kolejności, w związku z czym nie widzę tutaj za bardzo uzasadnienia, aby poddać to pod głosowanie bez przekazania pisma do odpowiedniej komisji. Pismo nie było kierowane, było kierowane do Rady, w związku z tym powinno być do odpowiedniej jednostki skierowane w pierwszej kolejności. Dziękuję. Pan Czesław Antonowicz się zgłasza. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, spotykamy się na sesji Rady Miasta i na samym początku głosujemy tak sprawy, które będziemy rozpatrywać. I sprawy różne są na samym końcu. Nigdzie nie ma, że sprawy różne są na początku i że trzeba poinformować obywatela czy mieszkańca miasta, że czy jego sprawa będzie rozpatrzona czy nie. Nie? Ale głosujemy, ale żeś, może by wypadało, ja nie twierdzę, że nie, ale głosujemy protokół, który będziemy debatować. I Nie. Ale no, procedury, mamy procedury, prawda? No, to sprawa bardzo różna. Proszę, radca prawny jeszcze, bardzo proszę. Ja tylko chciałabym przypomnieć, że państwo jesteście organem kolegialnym wybranym w powszechnych wyborach i obowiązują państwo odpowiednie procedury działania, w związku z czym oczywiście rozumiem, że państwu po ludzku jest po prostu szkoda, że pan zmarnował czas. Natomiast te przede wszystkim są państwo tutaj radnymi, których obowiązują odpowiednie procedury. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada. Ja przepraszam, panie przewodniczący, ja mam pytanie, a ten wniosek kiedy wpłynął? Wpłynął w czwartek przed południem. Ale w tym wniosku przecież nie ma żadnej pilności państwa. Ale nie, chodzi o to, że dlaczego nie otrzymaliśmy tej informacji? Czy widzicie pilność w tym wniosku, który mówi o, pyta się mieszkańca? Ja myślę, panie przewodniczący, ja myślę, że każdy wniosek każdego mieszkańca jest dla nas ważny. Dzisiaj państwo dostaniecie te pismo pana mieszkańca na skrzynki swoje mailowe. Mogę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli wniosek wpływa po odbyciu się komisji, to przewodniczący może przekazać państwu ten wniosek na sesji Rady Gminy, ewentualnie po. Natomiast no, jeżeli komisja się odbyła, nie ma obowiązku jakby niezwłocznie w tym momencie państwu przesyłać tego wniosku, może to zrobić właśnie na sesji Rady Gminy, co też pan przewodniczący tutaj uczynił. Ja mogę kontynuować? Tak.
Bardzo proszę, jeszcze pan burmistrz. Grzecznie odsiedziałem godzinę 45 minut. Słuchajcie, żeby spuentować, tak? Bo myślę sobie, że warto wrócić przez chwilę do tego, co udało wam się, a właściwie nam się zrobić w tej kadencji, moi drodzy. Pozwolicie, że zacznę od roku 2018, ponieważ kadencja nam się rozpoczęła dokładnie w tym roku. I moi drodzy, to są inwestycje, które czasami były realizowane na początku roku 2018, ale rozliczane były na koniec tego roku, a więc w kadencji bieżącej Rady. Moi drodzy, budowa oświetlenia przy ulicy Kochanowskiego, Reja, Miłosza w Górowie i Ławeckim. Wartość inwestycji może nie była duża, to jeszcze było przed wojną, przed inflacją. To było 160 tysięcy mniej więcej złotych. Dzisiaj pewnie byłoby przynajmniej dwa albo lepiej droższe. Udało nam się zrobić, zakończyć inwestycje i rozliczyć rewaloryzację obszaru Doliny Rzeki Młynówki. To była inwestycja też w tamtych czasach za 1 600 000. Dziś dużo drożej by to kosztowało. Zakończyliśmy inwestycję stworzenie parku rekreacyjnego wokół Stawu Garncarskiego. To była inwestycja, słuchajcie, która kosztowała blisko 3 300 000 złotych. Udało nam się zrobić i rozliczyć w roku 2018 remont nawierzchni ulicy Nowowiejskiego. Wtedy zapłaciliśmy za to 300 tysięcy zaledwie. To w tej chwili, panie Edwardzie, pewnie z 600 do miliona pewnie. 2 miliona, prawda? Razy dwa. Udało nam się naprawić nawierzchnię ulicy 1 Maja. Ja wiem, że już wszyscy zapomnieli, ale to jest też rozliczone w tej kadencji. Blisko 200 tysięcy złotych. Dzisiaj pewnie około 500 000 by kosztował remont tej nawierzchni. I to jest coś, co przypomniała mi radna Ewa Antonowicz, która bardzo mocno zabiegała o tą inwestycję. Ewa Antochów, przepraszam, zmęczenie materiałów. Adaptacja części pomieszczeń byłej przychodni na gabinet ginekologiczny. Myśmy to zrobili we współpracy z gminą wiejską, więc da się. To kosztowało wtedy 80 tysięcy, a do dzisiaj kobiety z terenu miasta i gminy mogą korzystać no, naprawdę z w miarę nowoczesnych pomieszczeń. Tu udało nam się także świetnie dogadać z powiatowym szpitalem, który ten gabinet utworzył w Górowie jako nowy. Pan dyrektor Wójcik tu naprawdę i wyposażył go w sprzęt. Także myślę sobie, że to jest coś. A, no ja tak. Uległ likwidacji gabinet w Caritasie i miało w ogóle nie być opieki ginekologicznej. Nie pozwoliliście na to. Udało nam się tę inwestycję dokonać. Naprawdę myślę sobie, że jeśli chodzi o zdrowie naszych kobiet, możemy być z siebie dumni. Udało nam się zrobić nawierzchni część nawierzchni na ulicy Zwycięstwa. To była inwestycja o wartości 130 tysięcy. Wyremontowaliśmy chodnik przy ulicy Słowackiego za blisko 147 tysięcy złotych. Budowa przyłącza energoelektrycznego w parku miejskim. To była inwestycja zaledwie 30 tysięcy, ale dzięki temu możemy tam organizować i dni górowa, i pikniki, i różne inne tego typu imprezy, dlatego że no, one wymagają po prostu odpowiedniej mocy energetycznej, a z tym był coraz większy kłopot. Moi drodzy, udało nam się zamknąć inwestycje przebudowy i remontu naszego ratusza. Otworzyliśmy tak najbardziej widoczne są piwnice ratuszowe, które świetnie służą od dłuższego czasu naszym mieszkańcom, ale przy okazji zrobiliśmy ogólnie dostępną toaletę, udostępniliśmy ratusz dla osób niepełnosprawnych. To była inwestycja, wyremontowaliśmy elewację i otoczenie ratusza. To była inwestycja na prawie 2,5 miliona złotych. Udało nam się, moi drodzy, także zrobić inwestycję, która była straszliwie uciążliwa w trakcie jej powstawania, a w tej chwili wszyscy o nich zapomnieli, a zapomnieli też o problemie, które generowały brak tej inwestycji, czyli budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasickiego. Ta droga została przy okazji całkowicie wówczas, no już właściwie, no zniszczona tą inwestycją i dlatego potem zrobiliśmy jej remont wspólnie z powiatem naszym. Ta inwestycja kosztowała 1 200 000 złotych, a poprawiła, słuchajcie, zaopatrzenie w wodę na przynajmniej dwóch osiedlach, ale również nasz stadion dzięki temu nie ma problemu, jeśli chodzi o zraszacze, jeśli chodzi o podlewanie, bo takie problemy były przed przebudową tej sieci. Pamiętacie, było to strasznie uciążliwe, to szło przeciskiem, stara sieć nieustannie się uszkadzała, ale słuchajcie, szczęśliwie mamy to za sobą. I w dużej części miasta można korzystać na przykład z takich banalnych udogodnień jak podgrzewacze przepływowe, które dotychczas się nie włączały ze względu na za niskie ciśnienie wody. Andrzej, czy ja mogę prosić o wodę? Nomen, nomen.
Bo słuchajcie, ja jestem może w połowie, a nawet nie. Udało nam się, słuchajcie, zrobić wspólnym sumptem termomodernizację budynku szkoły podstawowej, słuchajcie. Dodatkowo pamiętacie, że tą inwestycję rozbudowaliśmy o kolejne elementy, także ta szkoła wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Wartość tej części termomodernizacji to było prawie 2 700 000 zł. Zrobiliśmy modernizację ośrodka kultury w Górowie Ławeckim z pewnymi perypetiami, ale to z pewnością zostanie ta awaria, która nastąpiła, usunięta, a sam ośrodek kultury, jak już tu pani radna Wierzbowska podkreślała, funkcjonuje bez przeszkód oprócz tej jednej sali. Na pewno ona zostanie, mam nadzieję, już w tym roku włączona do użytkowania. A wartość tej inwestycji to było 5 milionów złotych, ale myśmy w ramach tej inwestycji również wyposażyli ośrodek w mnóstwo nowoczesnego sprzętu, z którego korzystamy. Na przykład Wigilia Miejska była możliwa dzięki temu, nowa scena plenerowa, nagłośnienie, te wyświetlacze wielkoformatowe, które widzieliście, to jest efekt tych wszystkich projektów związanych z modernizacją naszego ośrodka kultury. Moi drodzy, przebudowaliśmy ulicę Słowackiego i drogę wewnętrzną przy ulicy Generała Bema. I to jest też inwestycja, którą zrobiliśmy i ona kosztowała 1 600 000 zł. Udało nam się, ale jeżeli mogę. Będziemy też o minusach rozmawiać, czy tylko same minusy, bo nie wiem, czy to jest zwyczajna, czy dzień czynny. Ale ja myślę sobie, że to jest bardzo dobra okazja. Żeby powiedzieć, czy pan radny jest niezadowolony z dokonania tej kadencji? Jestem zadowolony, tylko no nie wiem, czy to jest prezentacja jakaś. A ja myślę, że warto. Panie radny, jeżeli mogę, to głosu udziela pan przewodniczący, tak? Jeżeli pan przewodniczący nie odbierze mi tego głosu, pozwólmy, że dokończę. Przebudowaliśmy ulicę Słowackiego, ulicę Generała Bema, inwestycja 1 600 000 zł. Udało nam się również, słuchajcie, dokończyć inwestycję przebudowy Armii Krajowej. W międzyczasie nastąpiła zmiana tej ulicy. Za 2 000 000 zł zbudowaliśmy kolejny wjazd do miasta i no, przestało być wstyd, prawda? Bo ten wjazd był naprawdę paskudny. Udało nam się przebudować ulicę Przemysłową w Górowie Ławeckim, słuchajcie, kolejna, jedna z najważniejszych arterii drogowych w naszym mieście, prawie 2 300 000. Moi drodzy, wykonaliśmy remont części ulicy Sikorskiego. To była co prawda niewielka kwota, ale ten dojazd do ratusza jest zrobiony, 130 000. I zbudowaliśmy część ulicy Podleśnej od nowej inwestycji realizowanej wspólnie z powiatem aż do osiedla Bema, słuchajcie. No i udało się wspólnie z powiatem zrealizować ogromną inwestycję pod nazwą remont drogi powiatowej ulicy Krasickiego i drogi powiatowej ulicy Sikorskiego w Górowie Ławeckim z naszą partycypacją finansową, na którą Rada się zgodziła. I słuchajcie, i to tak naprawdę, te inwestycje drogowe już wykonane, no tak naprawdę zupełnie inaczej wygląda nasze miasto i komunikacja po nim. No i wreszcie, moi drodzy, udało się zrobić na wniosek naszych seniorów placówkę dziennego klubu Senior Plus w istniejących pomieszczeniach byłej przychodni. Inwestycja na 330 000. Słuchajcie, myślę sobie, że absolutnie potrzebna rzecz, patrząc na to, jak korzystają z tych pomieszczeń nasi seniorzy. I słuchajcie, i mamy jeszcze kolejne inwestycje, które są w trakcie, tak? To, co wspominaliśmy na dzisiejszej sesji, za chwilę za 2 600 000 przebudujemy ulicę Inwalidów Wojennych i ulicę Nadbrzeżną. Przebudujemy cały obszar Starego Miasta, oczywiście oprócz Placu Ratuszowego, za prawie 10 000 000 zł. Głosowali państwo uchwałę odnośnie naszych zabytków, czyli organy w Kościele Katolickim, witraże w cerkwi, dach w cerkiewce prawosławnej. Za chwilę też przystąpimy do dokumentacji na remont dachu ratusza miejskiego. Czeka nas także remont ogrodzeń naszych cmentarzy. I moi drodzy, i zabezpieczyliśmy w tej kadencji, pracując wspólnie, bo pamiętajcie, że ta decyzja była podejmowana tak jak zawsze na naszych komisjach. Złożyliśmy wnioski na remonty Polnej, Nowej Lidzbarskiej, Chopina, Zwycięstwa, ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej i modernizację infrastruktury oświeceniowej, o czym zawsze zapominamy, bo to jest, że tak powiem, ostatnie pieniądze, które dostaliśmy ostatnio. I w sumie te inwestycje, które czekają na zrobienie, zakończenie projektów, ogłoszenie przetargów i wykonanie, to jest kolejne 10 000 000, słuchajcie.
I pewnie, że były niedociągnięcia i pewnie, że można było zrobić coś innego, ale chcę wam przypomnieć, że każdą decyzję, o której tutaj przypomniałem, podejmowaliśmy wspólnie, zarówno jeśli chodzi o to, co robimy, jak i kiedy robimy, i myślę sobie, że nasza współpraca w tym względzie no chyba była wzorowa, za co bardzo serdecznie wam dziękuję i dziękuję wam nie tylko za to, co, że tak powiem, chwaliliście, ale też dziękuję za to, co krytykowaliście, bo to pomaga zarządzać miastem, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Jest możliwość odniesienia się do wypowiedzi pana burmistrza. Pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Ja tylko dwa słowa, bo tutaj kolega wcześniej powiedział, że jakaś kampania, jakieś, nie wiem, prezentacja i chwalenie się. Uważam, że ciężko wszyscy pracowaliśmy na to, co mamy. Widać tego efekty, poruszając się po naszym mieście. To wszystko było robione dla naszych mieszkańców, dla was, kochani. I uważam, że nic złego w tym, że jakby podsumował pan burmistrz pięcioletnią, nawet więcej jak pięcioletnią pracę samorządu całego, rady i wszystkich ludzi, którzy brali udział w tym, żeby nasze miasto było piękniejsze. I to jest fajne i z tego powinniśmy się cieszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że wszystkie sprawy, wszystkie tematy przewidziane na dzisiejszą sesję zostały zamknięte. Ja przypomnę tylko, że nasza kadencja trwa zgodnie z przepisami do 30 kwietnia, więc podejrzewam, że na pewno jeszcze się spotkamy w tej kadencji. To będzie wtedy autentycznie już ostatnia sesja. Sądzę, że na pewno pani skarbnik będzie miała tematy tutaj do dyskutowania, bo jak zwykle te pieniądze tutaj trzeba przesuwać i zdobywać i tak dalej. Więc będzie jeszcze kolejna sesja i na kolejnej sesji ten temat, który był dzisiaj taki gorący naszych tutaj mieszkańców, będzie poruszony. Także te sprawy wyjdą na jaw i będą prowadzone. Także to sądzę, że wszystkie sprawy na dzisiejszą sesję zostały załatwione. Zamykam 67. sesję Rady Miasta. Dziękuję.